Witam was wszystkich w kolejnym odcinku. Dziś wybieram się do Borowy Oleśnickiej nad stawy. Postaram się sfotografować jakieś czaple, jeśli będą. No i wszelkiego rodzaju ptactwo, które tam zamieszkuje, zimuje. Zobaczymy. Czekam właśnie na pociąg, który mnie zabierze z dworca. O, właśnie leci. Także do zobaczenia już nad stawami. Hej. Dobra, dojechałem, wysiadłem, zmierzam w kierunku stawów. Po drodze widziałem, że chyba woda jest spuszczona, ale myślę, że nie we wszystkich stawach. Oj, trochę przechodzę w niedozwolonym miejscu. Mam nadzieję, że mandatu nie dostanę. Po torach, ale chce mnie człowieczek. I co? No, troszkę zimno, ale to normalne o tej godzinie i o tej porze roku. Zobaczcie, jak pięknie światełko się już pojawia na drzewach. Coś niesamowitego. Dobra, chwilowo kończę, bo jednak muszę iść troszeczkę torowiskiem. Więc do zobaczenia. Już na miejscu. Dotarłem już na miejsce. Nie pozostaje mi nic prócz przebrania się. Coś pięknego, odgłos natury. Jestem w swoim raju. Dobra. Więc dajcie mi minutkę i zaraz do was wracam. Ok, jestem już. Ha. Chyba trwało to szybciej jak minutę, co? Chwilowo miałem brak przejścia przez tory, bo tam ktoś podjechał i nie chciałem mieć jakichś tam nieprzyjemności. No, aby tylko zwierzyna była. Dużych, olbrzymich dzików. Oczywiście udało mi się je sfotografować.
może być mega cicho i ostrożny, bo można tutaj dostać skła. Chwilowo sobie gdzieś poszły dziczki. Jeszcze tylko nie wiem gdzie, ale powoli idę w kierunku, gdzie one sobie czmychły. Zobaczę, może w jakimś rowie melioracyjnym będą sobie siedziały, to je sfilmuję i zrobię kilka zdjęć. Zobaczymy, byłem pewien, przekonany, że jednak stawy będą miały wodę, ale cóż, przeliczyłem się. Jedyne co mi pozostało, to obejść wszystkie stawy dookoła i lornetką wypatrywać jakieś zwierzyny. Wyobraźcie sobie, kochani, że stała mi się bardzo zła rzecz, ponieważ parę minut temu, fotografując, coś zauważyłem, że z aparatem jest nie tak, ponieważ autofokus mnie nie łapał. Chodził, ale nie łapał ostrości. I wyobraźcie sobie, zdjąłem obiektyw, zobaczyłem matrycę, zobaczyłem wizjer, wszystko się okazało w porządku. Wiecie, co się stało? Normalnie przednia soczewka mi w obiektywie zaparowała całkowicie, że nie mogłem robić kompletnie zdjęć. Szczęście w nieszczęściu, bo obiektyw zaczyna odparowywać. Mam nadzieję, że dojdę do żurawi, które tam właśnie hałasują za ścianą lasu. I obiektyw mi odparuje do tego czasu, ale będę i tak musiał zgłosić to do reklamacji, ponieważ kurczę, jest niemożliwe. Obiektyw jest uszczelniany, widocznie jakaś wada fabryczna. Dobra, oby ten obiektyw odparował do czasu, kiedy dotrę do żurawi, o ile tam jeszcze będą. Dobra. Niestety, gdy poszedłem w tamto miejsce, okazało się, że żurawie pofrunęły het daleko, więc ominęła mnie ta przyjemność. A co do obiektywu, no jeszcze jest duża plama na przedniej soczewce. Będę czekał, póki co sobie zjem, popiję gorącej kawy. A, mamy tu dzięciołka sobie. Stuka sobie mały nicpoń. A ja będę właśnie jadł i z niecierpliwością czekał, aż przednia soczewka mi odparuje.
Właśnie przed chwilą sfotografowałem dwa raniuszki, które sobie tam na gałązkach dziubały. Co mnie bardzo cieszy, aczkolwiek nie do końca. Wyobraźcie sobie, że już w bazie rosną. Ale mam piękną sikorkę. Poczekajcie chwilę. Wyobraźcie sobie, że jakieś 7 minut temu, kiedy szedłem sobie tamtą drogą, słyszałem w lesie łamane drzewa. Więc pierwsze co pomyślałem, że jakieś większe stado dzików, ewentualnie jelenie. I wyobraźcie sobie, że jednak były to jelenie. Oczywiście udało mi się je sfotografować. Było to około 6 byków. Ewentualnie chyba była w tym łania, ale nie jestem do końca pewien, więc dopiero w domu będę przeglądał zdjęcia. Jestem mega szczęśliwy, bo to były pierwsze byki, które udało mi się sfotografować, więc wypad jak najbardziej udany. Posiedzę jeszcze dłużej, jeszcze jeden staw obejdę dookoła. Zobaczymy, może uda mi się jeszcze coś sfotografować ciekawego. Dobra, póki co czekajcie. Powiem wam szczerze, że idąc tropem tych jeleni, które późnym porankiem sfotografowałem, prawdopodobnie znowu je napotkałem. Tym razem udało mi się sfotografować przebiegające przez drogę, jak też i w poprzednim ujęciu, tylko tym razem stałem i wiedziałem, że wyjdą, bo leciały przez cały las. Udało mi się nawet sfotografować dużego byka w locie, kiedy wyskoczył. Nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało na komputerze. Nie wiem, czy czas, który dobrałem w aparacie, 1/1000 sekundy, wystarczyłaby zamrozić go w ruchu. Dosyć duże zwierzę to jest, więc myślę, że jakiegoś tam hiperprędkości on nie miał, ale mimo wszystko pierwszy raz sfotografowałem w ogóle byka, a tym bardziej teraz w górze. No zobaczę, jak to będzie wyglądało. Idę z powrotem nad stawy, bo prawdopodobnie o godzinie 7 po 17 mam pociąg z powrotem. Idę nad stawy się położyć, żeby troszeczkę nogi odpoczęły, bo nie ukrywam, bolą mnie jak diabli. O, dzięcioł czarny. Poleciał sobie. I no, będę starał się siedzieć sobie dosyć po cichu. Rozłożę sobie karimatę i będę obserwował lornetką, czy jakaś zwierzyna do tej godziny w 4:30 wyjdzie. Zobaczymy, może już tyle ludzi nie będzie, więc może się uda. Myślę, że to miejsce tutaj będzie idealne, by zejść i przyszykować się na leżonko w błocie. Ciekawe, czy tam jest grząsko, czy nie. Powiem wam szczerze, że
średnio wygodnie. Leżysz na środku prawie zbiornika na dnie w błocie. Poczekam tak z 2 godzinki. Może akurat coś podejdzie. Zobaczymy. Najgorszego, czego bym się spodziewał, to tylko i wyłącznie tego, że jakby dziki wyszły przede mnie dosyć blisko. Nie mam tutaj możliwości ucieczki totalnie. Jedyne co mogę zrobić, to porzucić sprzęt i uciec. Trochę mnie to martwi. Ale zobaczymy. Jest to naprawdę świetne miejsce na fotografowanie. Troszeczkę mnie martwi to, że tu jest strasznie dużo ludzi. I ta zwierzyna, można powiedzieć, że z tego co zaobserwowałem dzisiaj, ona ucieka z jednego lasu do drugiego lasu. Też zauważyłem parę osób, które jeżdżą krosami i quadami bardzo nieładnie. Zdążyłem też dzisiaj zaobserwować, znaczy w sumie znalazłem gniazdo, bardzo duże gniazdo. Zastanawiam się, czyje to gniazdo, czy jest to gniazdo opuszczone bocianów czarnych, czy gniazdo bielika. Będę musiał któregoś tygodnia tutaj przyjechać i bardziej się rozeznać w terenie. Chyba mam pod karimatą jakąś deskę, bo mnie strasznie tu gniecie. O! A nie, to nie deska, to powerbank. Dobra, póki co czekam cierpliwie. Siedzę i siedzę i cisza. Nagrałem fajny, że tak powiem, śpiew żurawi, które sobie tutaj nade mną kołowały. Zapewne sobie już dziś na łąkę wylądowały, by przenocować. Ja na tą chwilę będę kończył już dzisiejsze nagrywanie, bo fotografować jeszcze będę. Na to, że jakość wideo się po prostu pogorszy, już nie będę nagrywał, ale będę fotografował, więc mam nadzieję, że film wam się podobał. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie, za przede wszystkim za komentowanie i subskrypcję, bo jest was już ponad 100, za to naprawdę dziękuję. Ja sobie tu jeszcze trochę posiedzę. Może uda mi się jeszcze coś sfotografować, bo jednak mam jeszcze dopiero za 1,5 godziny mam pociąg, więc będę musiał troszeczkę za niedługo się zwijać, by móc w miarę jeszcze jasno iść, bo muszę iść lasem. Więc jeszcze raz wszystkim dziękuję za subskrypcję. Trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. Hej!